Premier podniósł poziom zagrożenia. Chce dostawać raport co godzinę. Mamy opis kobiety, która obsługiwała Martina. Nie była pracownikiem. Szukamy białej, ciemne włosy do ramion, szczupła twarz. Monitoring? Tylko w biurze. Martin był przeciwko jego instalacji. Wspaniale. Kto dowodzi? Ja. Czy zapadła decyzja o powołaniu stałego następcy? On jeszcze żyje. Wróci. Musimy wiedzieć, czy Angelis był ostatecznym celem, czy to część czegoś większego. Kto mógł przygotować zamach?